Dziękuję, pani marszałek, Wysoka Izbo. Szanowni państwo, ludzie Platformy Obywatelskiej opanowali najważniejsze stanowiska w państwie razem z PSL-em. Kontrolują w pełni władzę wykonawczą i ustawodawczą, mają duży wpływ na władzę sądowniczą. Powstała wielka hybryda, która zaczyna dosięgać każdego inaczej myślącego niż establishment polityczny. Najlepszym przykładem jest tu kazus telewizji Trwam. W ostatnich dniach prezydent z premierem majstrują także przy ustawie o zgromadzeniach. A wiecie państwo dlaczego? Tak się dzieje, bo za kilka dni kończy się euro. Skończą się igrzyska, które okazują się finansową klapą, a we wrześniu Polacy obudzą się w realu bez przysłowiowego chleba w codziennej szarej rzeczywistości, w której szaleje ogromne bezrobocie. Tylko ludzie władzy będzie stać na czekoladę, jak za komuny. Reszta narodu będzie chodziła piechotą, bo nikogo nie będzie stać na benzynę, a w dostępnych cyfrowo telewizjach będą obecni tylko prezydent i premier, mówiący, że dobrze jest i nie ma co narzekać. Teraz już wiecie, szanowni państwo, dlaczego władza nie zgadza się na nadawanie cyfrowe dla telewizji Trwam. Bo Trwam pokaże prawdę, bo Trwam przeprowadzi wywiad z opozycyjnym politykiem, czy zapyta premiera, panie premierze, jak żyć? Panie prezydencie i panie premierze, wzywam, zawróćcie z tej drogi, o której pisał George Orwell w swojej powieści Folwark zwierzęcy, która jest alegorią systemu totalitarnego. Przywróćcie wolność słowa w Polsce, nie dyskryminujcie opozycyjnej telewizji, bo tu nie Białoruś, nie Ruś. Pani posłanko, proszę my chcemy kończyć. Trwam i basta. Jeszcze tylko jedno zdanie, pani marszałek. Wzywam pana prezydenta i pana premiera do opamiętania się i rozpoczęcia rozmów z narodem. Naszej ojczyźnie potrzebny jest spokój, a nie kolejna wojna polsko-polska. Wy macie pełnię władzy, pieniądze i sławę, pani posłanko, lecz was jest kilku, kończyć. A nas jest miliony. A w myśl najważniejszego artykułu Konstytucji Rzeczypospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, a nie falworkiem Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Dziękuję.